Witajcie. W tym odcinku pokażę Wam, jak korzystać z komend właśnie podczas pisania pluginów. Pokażę Wam dwa sposoby. Pierwszy to jest taki oficjalny sposób, z którego się praktycznie zawsze korzysta i powinniście z niego korzystać, kiedy właśnie dodajecie komendę do swojego pluginu. Ale jest taki drugi sposób, który w wyjątkowych sytuacjach czasami jest wymagany. I pokażę go później i omówię, kiedy go można używać. Ale zazwyczaj, praktycznie zawsze korzystam z tego pierwszego sposobu. I pierwsze, co musimy zrobić, to musimy w tym pierwszym sposobie dojść do komendy do pliku plugin.yml. Tutaj mam mój plik. I musimy dodać komendę. Tutaj mamy na tej stronie opisane wszystkie możliwe parametry, które dodajemy do naszej komendy. Jak widzicie, nic nie jest wymagane z tych rzeczy, tylko musimy dodać komendę, ale opcjonalnie możemy dodać opis, to jest zamienne nazwy na właśnie naszą komendę, permisję, wiadomość o permisji i użycie. Nic to nie jest wymagane, tak jak na przykład uprawnienie możemy dodać w kodzie, nie musimy tego w tym pliku plugin.yml pisać, ale możemy właśnie skorzystać z tego i wtedy ta permisja będzie wymagana do użycia tej komendy i kiedy Kasia permisję będzie się da się tę wiadomość. Tutaj poprawne użycie. Zaraz omówię, kiedy to będzie się wyświetlało graczowi. Ta wiadomość, którą tu ustawimy, jak ustawimy, bo nie musimy tu ustawiać. Możemy zrobić to w kodzie własnoręcznie. Najbardziej nas interesuje tak naprawdę ta rzecz, bo to nam umożliwia napisanie zamiennych słów do naszej komendy. Nie musimy pisać paru komend, tylko możemy wstawić, że jedna komenda i ona ma różne słowa, które też wywołują tą samą komendę. Więc to jest tak naprawdę to, co głównie używamy. Opis jest w ukośnik help wyświetlany. Jak użyjemy, to wtedy właśnie ten opis się nam wyświetla. Użycie też się tam wyświetla. Więc na razie dodam tutaj naszą komendę. Aby dodać komendę, wpisujemy commands. Dajemy dwukropek, dwie spacje i pisujemy naszą komendę. Ja przykładowo zrobię komendę hello. Dajemy dwukropek. I teraz jak chcemy coś wypisać, to dajemy w kłębienicy kolejne dwie spacje. I ja wypiszę jakąś komendę, która będzie można użyć opcjonalnie zamiast tego. Czyli aliases i wpisuję przykład hi. I hi i hello to będzie ta sama komenda. Mam nadzieję, że nie zrobiłem tu literówki jak pisałem. Wygląda chyba dobrze. Jak się nie będzie działało, wtedy będę wiedział, że zrobiłem literówkę. To zapisujemy. Jak chcecie, możecie ten opis dodać. Permisję to. Ja pokażę, jak można to zrobić w kodzie dodać permisję. Możecie albo tutaj dodać tą właśnie permisję pod tym i będzie wymagana. Albo możecie napisać w kodzie też, żeby sprawdzało, czy ktoś ma permisję. I użycie też umówię sobie za chwilę. Aby dodać komendę, musimy napisać nową funkcję, ale możemy też ją od razu tutaj wgrać. Używamy tej zakładki, dajemy tą zakładkę i szukamy on command. On command, zaznaczamy to i wtedy nam od razu dodaje to, co wymaga, co potrzebujemy. Mamy cztery parametry. Możemy zmienić tych nazw parametrów. Ja przedam sobie tutaj w skrócie, żeby się wypisywać. I na samym końcu kodu dodajemy, że zwróciło fałsz. I właśnie w wydarzeniach mieliśmy void. Ale w komendzie jest boolean. I musimy zwrócić prawdę albo fałsz. I właśnie kiedy nasza komenda zwróci fałsz, wtedy wyświetli się graczowi właśnie ta informacja o poprawnym użyciu. Jeśli ustawiliśmy to. Jeżeli nie ustawiliśmy, to się nic nie wyświetli, ale jeżeli naszym plugin YML ustawiliśmy poprawne użycie, to w momencie, kiedy nasz kod zwróci fałsz, to zostanie wyświetlone. Jak zwróci prawdę, to znaczy, że komenda została poprawnie wykonana i nic nie zostanie raczej wysłane. I aby sprawdzić, najpierw musimy sprawdzić, jaka komenda została wykonana. I wpisujemy if
I teraz command, ten nasz parametr drugi, dajemy get name i equals ignore case. Bo chcemy, niezależnie od tego, czy wpiszę equals ignore case, bo chcemy niezależnie od tego, czy gaś pisał wielkimi, małymi literami, czy mieszanie naszą komendę, żeby ona i tak działała. I teraz wpisujemy naszą komendę, którą ustawiliśmy w plugin YML, czyli ja wpisuję hello. I sender może być albo crash na serwerze, ale może być też konsola. Więc w wielu przypadkach trzeba to sprawdzić, bo na przykład nie możemy dać przymiotu konsoli. Aby sprawdzić, czy osoba ta wysłała wiadomość z graczem czy konsolą, to po prostu sprawdzamy, czy osoba ta wysłała wiadomość instance of i wpisujemy, czy jest graczem. Właśnie teraz, jeżeli to jest prawda, to znaczy, że osoba ta wysłała wiadomość jest graczem. Jeżeli to nie jest prawda, no to znaczy, że to była konsola. I jak mamy, że zweryfikowaliśmy już, że osoba ta wysłała wiadomość jest graczem, to wtedy możemy zapisać sobie do zmiennej gracza naszego. Ponieważ nie możemy na przykład do z ogólnie sendera dać przymiotu. Przymiotu możemy dać tylko do gracza. Więc aby zamienić sendera na gracza, to tworzymy sobie nową zmienną z graczem i dajemy w nawiasie player, a potem sender. I w ten sposób zamieniamy naszego sendera na gracza i teraz mamy dostęp do większej liczby funkcji, które dotyczą gracza. Ja przykładowo, kiedy gracz wyśle wiadomość hello i jest graczem, to mu wyślę wiadomość, czyli send message w cudzysłowie damy hello world. Jeżeli gracz jest konsolą, to napiszę na przykład hello console. Mamy dostępne jeszcze inne zmienne. Dajcie wiem tylko osoba ta wysyła i komendę. Label to jest jakie słowo, jakby gracz użył do komendy. Bo jeżeli gracz mógł użyć hello, albo mógł użyć hi. W obydwu przypadkach ten kod się wykona, ale jeżeli chcę sprawdzić, jakie akurat słowo gracz użył, to mogę to napisać na przykład plus label i nam zostanie napisane słowo, które gracz użył. Czy użył hello, czy użył hi. A argumenty to mamy informację o tym, jakie argumenty gracz użył. I przykładowo jeszcze dopiszę tutaj zrobię, to będzie zawsze wysyła świadomość, a jeżeli gracz napisał co najmniej jeden argument, czyli args length jest większe bądź równe 1 i gracz napisał co najmniej jeden argument, to napiszemy wtedy hello i ten argument, który pisał gracz. Czyli będzie argument zerowy, ponieważ to jest, liczy się od zera, no to z Java, to tam w Java jest. Właśnie zapisujemy hello i to słowo, które gracz pisał jako pierwszy argument. Jak gracz pisze po spacji kilka argumentów, no to zignorujemy jeszcze argumentów, tylko ten pierwszy odczytamy i wysyłamy taką wiadomość. Tutaj oczywiście zrobiłem błąd, bo nie ma gracza. Po prostu wyślę wiadomość do sendera. I w ten sposób nasza komenda będzie działać. Musimy pamiętać o tym, żeby w plugin YML dodać naszą komendę. I teraz jak wyeksportuję ten plugin. Się musi załadować. Dajemy export. Zapisujemy nasz plik. I przeładowujemy serwer. I teraz pisujemy naszą komendę hello. I już nawet podpowiada mi serwer, że istnieje taka komenda hello. I mamy hello world, hello. Jak piszę hi, to mamy hello world i hi. I obydwie komendy mam wyświetlane, że istnieją. Pod help też powinny być wpisane, że istnieją.
You should help YouTube. Za pluginu. Mam wpisaną komendę hello. I help hello. Tu mamy napisane właśnie to, co w pluginie ustawiamy. Opisu nie stawiłem, więc nie jest to napisane. Poprawnego użycia też napisane, to nic się nie dzieje. I jest nasz alias zapisany. Gdybym teraz ustawił tam poprawne użycie w pluginie, to mój kod został fałsz. Więc byłoby napisane poprawne użycie. A jako, że mój plugin nie ma tego zapisanego, to nic nie zawracało. Ale jak macie zapisane właśnie poprawne użycie, to kiedy plugin został pomyślnie, komenda została pomyślnie wykonana, to wpisujecie return true. I tak samo w tym samym przypadku też zostało pomyślnie wykonane, czyli return true. Jeżeli nie macie tego poprawnego użycia, to wystarczy, że w jednym, na samym końcu kodu było return false albo true, to i tak się nie stanie. Ale jak to macie, to musicie wypisywać, czy komenda została pomyślnie wykonana, czy nie pomyślnie, wtedy jest poprawne użycie. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy gracz ma jakieś uprawnienie, to po prostu sprawdzamy, jeżeli osoba jest graczem, WP has permission i wpisujemy sobie jakąś tam permisję, czyli youtube.test.hello. I wtedy to zostanie wykonane tylko jeżeli gracz ma tą permisję. Możemy dać else i wysłać jakąś wiadomość, że gracz nie ma permisji. Możemy tak samo sprawdzać, na przykład jeżeli gracz dał poniżej jednego argumentu, to wtedy wypisujemy tam poprawne użycie komendy. Jeszcze ten pokażę z argumentem. Wpiszę hi YouTube. To pojawia się wiadomość hello YouTube. To co ustawiłem w tym miejscu. No i tak to właśnie wygląda ten oficjalny sposób komend. Ale da się komendy jeszcze tworzyć na drugi sposób. I główna różnica pomiędzy tymi sposobami jest to, że w tym drugim sposobie nie wypisujemy naszych komend do plugin YML. Tutaj, żeby komenda działała, musi być tam komenda wpisana. W drugim sposobie to nie musi być, ale właśnie za to nie możemy korzystać z tych różnych wszystkich usage, permission, aliases. Musimy wszystko ręcznie robić i po długości help nasza komenda nie będzie się wyświetlała. Dlatego właśnie powinniśmy korzystać z tego sposobu, bo właśnie ma te wszystkie właściwości, ale czasami może taka potrzeba, że potrzebujemy komendę, że w trakcie istnienia serwera pojawia się nowa komenda i nie chcemy dopisywać tej komendy do plugin YML, tylko chcemy, żeby podczas działania serwera ta komenda została jakby automatycznie dodana. I możemy to zrobić poprzez wydarzenie. Wpisujemy event handler public void. Wpisujemy nazwę, ja wpiszę on player command. Jako wydarzenie wpisujemy player command preprocess event. Tak się nazywa wydarzenie, które zostaje wywołane w momencie, kiedy gracz wykona komendę. Tutaj zaimportuję tą komendę. I ta komenda, to wydarzenie przekazuje cały tekst, jaki gracz napisał na czacie, całą komendę. Więc możemy tą komendę odczytać poprzez getMessage. To czytamy całą wiadomość. Ale jeżeli chcemy odczytać, tak żeby mieć argumenty pojedyncze, to otworzymy sobie listę. Nie tu string. String. Wpisujemy nazwę cmd, tak jak było tutaj. I wpisujemy get message i split i dzielimy poprzez spację. Czyli tam, gdzie wystąpiła spacja, będzie rozdzielone na oddzielne słowo. Tylko tu równa się musi być.
I teraz to słowo na zerowym miejscu to będzie komenda, ale będzie z ukośnikiem. Tutaj pisałeś komendę, są komendę, ale to jako, że to jest cały ciąg znaków jakby, wszystkie słowa naraz, musimy dać z ukośnikiem. Czyli sprawdzamy if cmd 0 equals ignore case i damy na przykład witaj. To możemy na przykład wysłać coś do gracza, czyli get player send message i damy siema. Tutaj musi być ukośnik napisany, ponieważ właśnie to jest jako pierwsze słowo całe wykrywane. Będzie tak zapisać. I to będzie działało, ale będzie jeden problem, który wam pokażę najpierw. Wygrywam to na serwer. Przeładowuję serwer. I po przeładowaniu już widzicie po pierwsze, że serwer nie poznaje mojej komendy. Jest pisane, napisałem witam, zaraz witaj. Napisałem witaj, odpisał mi siema, ale jest napisane, że ta komenda jest nieznana. Ponieważ serwer tej komendy nie zna, nie podpowiada mi tej komendy, w odgłosie help też tej komendy nie ma napisanej. Abyśmy mieli wiadomość, że jest nieznana komenda, musimy anulować wydarzenie to. Anulować to, że gracz wysłał komendę. Czyli is cancel. Nie chcę is cancelled, tylko set cancelled. Set cancelled true. W tym momencie, jak to zrobię, to kiedy gracz pisze ukośnik witaj, to już nie będzie tej wiadomości wysłanej, że nieznana komenda, ale za to w konsoli nie będzie się wyświetlała informacja o tym, że gracz pisał komendę. Chcesz mi się przeładować? Jak się przeładuje? Wpisuję witaj. A nie. Nie, dobra. Jednak wyświetla się w konsoli. Mam napisane, że gracz wykonał komendę witaj, więc akurat to nie jest problemem. Więc tak można też pisać komendy. I zamiast tego właśnie on command robimy takie coś, że odczytujemy tą całą wiadomość, jaką gracz wpisał. To getMessage daje całą wiadomość o to, co ma bezpośrednio napisane tutaj na dole ekranu. To zostaje bezpośrednio przekazane właśnie przez to wydarzenie. I możemy odczytać, możemy podzielić to na spację. Możemy odczytać pierwsze słowo z ukośnikiem, musimy zapisać. I wtedy tej komendy musimy dodawać do plugin YML. Ale właśnie ta komenda nie jest znana przez serwer, że istnieje. Pod ukośnik help nie ma jej. Nie podpowiada serwer, że ta komenda istnieje. Dla serwera ta komenda ona w ogóle nie istnieje. Więc dlatego powinniśmy korzystać z tego sposobu. Z niego korzystamy prawie zawsze. Ale jakbyśmy chcieli na przykład, że po pisaniu ukośnik i nick gracza coś się ma stać, interpretuje nas do gracza, to nie jesteśmy w stanie stworzyć, za każdym razem, kiedy nowy gracz wchodzi na serwer, stworzyć nową komendę w plugin YML z jego nickiem. Bo to by po prostu, no, nie dało się tego wykonać, żeby przy każdym wejściu gracza na serwer wchodzimy w nasz plugin, dopisujemy kolejną komendę, eksportujemy plugin, przeładowujemy serwer. Byśmy potrzebowali, żeby właśnie było na żywo tworzone nowe komendy i wtedy właśnie musimy z tego korzystać. Ale w każdym przypadku, kiedy komenda będzie jedna, na stałe przypisana, nie będzie się nic stało, no to korzystamy z tego elementu. Z tego korzystamy tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy potrzebujemy na żywo stworzyć nową komendę bez edycji plugin YML. No i to jest wszystko właśnie o komendach, co chciałem tutaj przedstawić. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema.